Słuchajcie, tak, ja nazywam się Kuba Wączek. Zapraszam Was na szkolenie, które ma tytuł Życie na maksa. Właściwie to kim jest Jakub B. Bączek? Jakub B. Bączek to Jakub Bronisław Bączek i to człowiek, który zajmuje się treningiem mentalnym olimpijczym. I co Cię skłoniło, żeby przyjechać do Wielkiej Brytanii? Do Wielkiej Brytanii zaprosiła mnie Ania Suska i Matylda Setlak i na ich zaproszenie uznałem, że super by było z wiedzą na temat Mental Power przyjechać w końcu do Londynu. Bardzo się cieszę, że tu z Wami jestem. A czym jest Życie na maksa? Życie na maksa to taka idea, która mówi, że mamy ograniczony czas na Ziemi, która mówi o tym, że statystycznie żyjemy 77 lat i warto po prostu wykorzystać to i warto z tych 24 godzin, które mamy w ciągu doby, wycisnąć jak najwięcej frajdy, radości, dobrych emocji. To jest Życie na maksa. Brawo, Czadu! Zajebiście. Dlaczego zdecydowałaś się przyjechać na ten event? Właściwie prowadzę własny biznes i szukam dla siebie motywacji, żeby robić lepiej. Niekoniecznie więcej, ale lepiej. Efektywniej. Efektywniej, dokładnie. Rozwój osobisty. No ja bywam na tego typu szkoleniach, byłam ostatnio na Grzesiaku, znam organizatorki, także miałam gwarancję tego, że to będzie super wydarzenie. Bardzo dużo frajdy zacząłem czuć z tego życia, czyli krótko mówiąc, pracując gdzieś kiedyś i utrzymując się z danej pracy, miałem taką jakby no, wizję życia, że nie da się inaczej, nie da się inaczej. I gdyby mi ktoś powiedział tam powiedzmy 5-10 lat temu, że można dużo podróżować, można generalnie swoje hobby uprawiać i można dodatkowo robić coś, co ci kręci, co czujesz, co być może też daje wartość ludziom, to bym uznał, że to się tak dzieje, ale wiecie, w amerykańskich książkach, nie? Że Kiyosaki, to może tak. Ale tu w Polsce, czy tu w Londynie, to myślę, że jest ciężko, bo tu jest brutalne, prawdziwe życie, trzeba zapierdalać, nie jest generalnie zbyt łatwe. Natomiast dzisiaj już troszkę inaczej się definiuje, nie była to wcale łatwa droga, ale krok po kroku udało się zrobić coś takiego, żeby zdefiniować swoją misję i tą misję robić jakby coś takiego, co mnie napędza, a równolegle do tego dużo czasu spędzać na wakacje. Jeśli ktoś z Was lubi podróżować, to dzisiaj też trochę o tym będę opowiadał. Widzę, że wszyscy poszli na przerwę, a Ty siedzisz i zapisujesz. Co Ci utkwiło tak bardzo w pamięci? Znaczy wiesz, ja ogólnie lubię bardzo rozwój osobisty, także wiesz, z każdego panelu staram się wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, no i też żeby to utrwalić, to zapisuję. A czy możesz powiedzieć jakąś jedną rzeczą, która Ci po prostu zapadła w pamięci tak najbardziej? Najbardziej? Znaczy to na czym Jakub pracuje, czyli na pewności siebie. Właściwie wszystko, co mówi Jakub, jest cenne i nie ma takiej rzeczy szczególnej, ale żeby budować własną markę, pewność siebie i pracować i sprzedawać najlepiej to, co się lubi robić. Ten panel o finansach i zawodach przyszłości bardzo mnie zainspirował. Jak będzie wyglądały zawody w przyszłości, jak będzie wyglądał świat, na co zwrócić uwagę, jakie trendy są teraz właśnie w biznesie, ale też w życiu modne, więc bardzo fajne. A mi się podoba to, że marzenia się spełnia, a nie marzenia się spełniają. Czyli taka jest prawda. Trzeba brać się do roboty i robić to, co w duszy gra. Więc jakie zmiany prowadzicie w swoim życiu od dzisiaj? Trzeba po prostu wziąć się do roboty i swoje cele, takie mega cele, które na co dzień nas przerażają, jakoś kroczkami małymi wprowadzić w realizację. Nie tylko, bo właśnie tutaj fajnie Jakub podkreśla, że życie ma limit czasowy. Każdy ma z nas limit czasowy, więc trzeba dać siebie wszystko, żeby tutaj na ziemi to życie było frajdą. A ja muszę usprawnić koniecznie szybkość w swoim biznesie, usprawnić procesy biznesowe, bo wszystko, co robię, jest bardzo fajne, ale zajmuje dużo czasu, więc jeszcze troszkę nauki przede mną,
ale właśnie muszę postawić na szybkość, żeby wyróżnić się spośród konkurencji. Dlaczego zdecydowałaś się kupić książkę Jakuba B. Bączka? Być może pomoże mi w osiągnięciu lepszych efektów pracy. I moja misja, którą sobie zdefiniowałem w 2014 roku, kiedy zacząłem pracować też z polskimi siatkarzami na Mistrzostwa Świata, u Stefana Antigi, właśnie gdzieś mi się w sercu zarysowała tak, żeby podnosić przychody i jakość życia Polaków. I gorąco w to wierzę, że jak już się czegoś podejmujemy, cokolwiek nie robicie, że warto od razu sobie uzmysłowić, że warto to robić dobrze. Że jeśli się już czegoś podejmujemy, to gramy o medale albo wcale. Chcemy życie na maksa. Tak, chcemy sukcesu i życia na maksa. Naprawdę można powiedzieć, że jesteś osobą zamożną i szczęśliwą. Zamożną na pewno tak. Szczęśliwą tak, aczkolwiek to też wymaga pracy. To nie jest tak, że codziennie jestem szczęśliwy. Są takie momenty, kiedy jestem wkurzony na kogoś, są takie momenty, że jestem smutny, są takie momenty, że czegoś się boję, bo ludzie czasami sobie tak wizualizują, że jak jestem na scenie, jestem energetyczny, mówię o biznesie, to na pewno wszystko mi wychodzi. Tak nie jest. Ja jestem tak samo normalnym człowiekiem jak każdy z nas i każdy z tych uczestników, którzy przyjeżdżają na moje szkolenia, więc tłumaczę. Żeby być szczęśliwym, to też jest pewna praca. Myślę, że warto brać udział w takich eventach, ponieważ motywują nas do działania. Często brak nam motywacji, czujemy się niewystarczająco dobrzy na rynku, jest konkurencja. I myślę, że takie eventy powodują, że podciągamy się, czyli no, robimy coś w tym kierunku, żeby być lepszym, żeby nie spadać z formy. Tak naprawdę Excellence Way powstało po to, aby dostarczyć jak najlepsze narzędzia do rozwoju osobistego, ale przede wszystkim biznesowego, ponieważ biznes jest moją pasją i tak naprawdę, tak jak Ania powiedziała, uwielbiam pracować z każdym klientem. Moim sukcesem są sukcesy moich klientów. Dziękuję Wam za zaufanie, dziękuję Wam za to, że jesteście. Witajcie kochani, ja nazywam się Anna Ewa Suska, jestem współzałożycielem Excellence Veil i chciałabym Was serdecznie zaprosić na nasz kolejny event 17 marca, event z Joanną Ceplin, Ty i Twoja marka online. To będzie niesamowite szkolenie dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich osób, które pracują na etacie, ale które tak naprawdę chciałyby zacząć budować swój brand w social media. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj tak naprawdę nie istniejemy bez Facebooka czy Instagrama, dlatego też jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskać klientów, jak wypromować swoją markę, być może tą osobistą i tą biznesową, to musicie z nami być 17 marca w Londynie w hotelu Hilton Paddington na fantastycznym szkoleniu Joanny Ceplin. Także kochani, zapraszam Was, bilety znajdziecie na stronie www.excellenceway.com.